Cześć, jestem Kasia i witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem nietypowym, dlatego że opowiem Wam o 50 rzeczach, które możecie robić w wakacje, nie mając znajomych. Ok, przede wszystkim znormalizujmy fakt, że można nie mieć znajomych. To jest coś w 100% normalnego i nie powinniśmy czuć się z tego powodu źle. Są ludzie, którzy lubią się otaczać innymi ludźmi, a są ludzie, którzy mniej tego potrzebują, tak jak na przykład ja w tym momencie. Pamiętajcie, jeżeli nie macie znajomych, nie potrzebujecie ich w swoim otoczeniu, jest to w 100% normalnie. I wciąż możecie spędzić to lato bardzo fajnie. Pomijając już wszystko, tak naprawdę plusem nieposiadania znajomych albo posiadania ich bardzo małej ilości jest to, że mamy mnóstwo czasu dla siebie. Niestety bardzo często ten czas po prostu marnotrawimy, nie robiąc nic konkretnego. Dni nam uciekają i tak naprawdę nic ciekawego się w naszym życiu nie dzieje. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co zrobić, żeby tak nie stało się z Waszym latem. Żebyście mogli po zakończeniu tych wakacji powiedzieć: kurde, ale miałam fajny czas, zrobiłam to, to i to i czuję się z siebie zadowolona, zrobiłam wszystko, co chciałam i tak dalej, i podziękujecie sobie za te wszystkie rzeczy za 2 miesiące. Ja sobie przygotowałam notatki oczywiście, żeby o niczym na pewno nie zapomnieć i chciałam sobie jakoś uporządkować. Zacznij pracować nad zdrowym odżywianiem i nad zdrowymi nawykami żywieniowymi. Uważam, że lato to jest doskonały czas na rozpoczęcie swojej przygody ze zdrowym odżywianiem, choćby przez wzgląd na ilość warzyw i owoców, która teraz jest ogólnie w sklepach, na targach, wszędzie, i naprawdę mamy tutaj pełne pole do popisu, także zrób to. Zapisz się na siłownię, czemu nie? Siłownie w końcu są otwarte, zrobisz coś dla siebie, zrobisz coś dla swojej sylwetki. Go for it! Zacznij uczyć się nowego języka obcego. Ja sama od niedawna uczę się ponownie norweskiego i to jest zawsze coś fajnego, w sensie jakikolwiek język byście wybrali, to jest zawsze nowa umiejętność, która na pewno wcześniej czy później przyda Wam się w życiu codziennym. Załóż swój kanał na YouTubie i zacznij nagrywać. Kiedy jak nie teraz, kiedy mamy tak dużo czasu? Sporządź listę 10 książek, które chcesz przeczytać w te wakacje i przeczytaj je. Czytanie jest zawsze dobrym pomysłem i bardzo nas rozwija pod wieloma względami. Naucz się nowych, ciekawych przepisów, coś, czego zawsze chciałaś, ale na przykład brakowało Ci czasu, ochoty, umiejętności itd. Dokształć się, poczytaj przepisy i wymyśl coś fajnego. Spróbuj znaleźć swój styl i skompletuj garderobę. Nasz styl ciągle się zmienia i musimy po prostu ciągle na nowo szukać i tak dalej, więc to jest dobry czas, żeby zrobić to od podstaw. Kup ulubione rośliny doniczkowe i zajmij się nimi, serio, to działa mega odprężająco i sprawia dużą satysfakcję. Zacznij robić 10 tysięcy kroków dziennie. Możesz sobie kupić w tym celu taką opaskę, która będzie te kroki mierzyła. Przykładowo ja swoją mam z Książą. Ona kosztowała około 119 zł i faktycznie dobrze się sprawdza i te kroki mi odmierza, więc o to mi też chodziło. Zacznij prowadzić na serio swojego Instagrama. Pomijając fakt, że na Instagramie można zarabiać i kiedy będziecie mieli większe zasięgi, może stać się to Waszą pracą, to samo prowadzenie Instagrama jest fajne, kontakt z ludźmi właśnie w sieci jest bardzo fajny, także polecam. Idź na randkę z samą sobą. To jest idealny czas na to, żeby spędzić taki dzień wymarzony. Zaplanuj go sobie, rozpisz cokolwiek, zarezerwuj stolik w ulubionej restauracji, co tylko chcesz i zrób to sama. Zacznij uczyć się nowej rzeczy, na przykład malarstwa albo rysunku. Naucz się w końcu świadomej pielęgnacji swoich włosów. Rozpoznaj, jaki masz typ włosów, czego potrzebujesz. Poczytaj blogi włosingowe, nie wiem, czy tak się mówi, skontaktuj się z kimś z sieci, kto bliżej zajmuje się tym tematem i działaj. Zacznij świadomie pielęgnować swoją cerę. Podziękujesz sobie za to za jakiś czas. Zrób totalny porządek w swoich rzeczach i wyrzuć wszystkie niepotrzebne rzeczy. To sprawi, że poczujecie taką wolność i poczujecie się dużo, dużo lżej w życiu. Serio, tak naprawdę porządki w naszych rzeczach osobistych czy w ciuchach przekładają się na wiele innych aspektów naszego życia. Mi na przykład lepiej się tworzy, myśli, pracuje i tak dalej. Zacznij trenować jogę. Sama mam to w planach, więc dam znać Wam, jak Wam poszło, a na Was czekam na Instagramie. Dajcie mi znać, czy zaczęliście i jak Wasze postępy. Zacznij chodzić na spacery i słuchać podcastów. To jest coś, co praktykuję od niedawna niedawna i coś, co totalnie zmieniło moją dzienną rutynę, sprawia, że serio jestem bardziej produktywna, nakręcona i jest mi dużo lepiej w życiu. Wybierz fajne podcasty, takie, które Cię będą interesowały, a spacer będzie czystą przyjemnością. Zrób tatuaż albo piercing. Nie, że namawiam czy coś, bo jeżeli nie jesteś pełnoletni i nie możesz tego zrealizować, no to oczywiście nie chodzi o to, że Cię za wszelką cenę do tego namawiam. Myślę, że tatuaż jest fajną opcją na właśnie taki wakacyjny chill. Możemy się wybrać na ten tatuaż na przykład końcem wakacji, albo po prostu zrób piercing, który zawsze chciałaś. Możesz zawsze wyjąć kolczyka przed na przykład rozpoczęciem roku szkolnego, jeżeli chodzisz jeszcze do szkoły i nic nie będzie widać, a w lecie będziesz mogła chodzić z fajnym kolczykiem. Odwiedź muzeum lub galerię sztuki. Może to brzmieć całkiem nudno, ale zaufajcie mi, będzie fajnie. Jeżeli wybierzecie się sami, wybierzcie muzeum ciekawe, to na pewno spędzicie ten czas w 100% cudownie. Wstań na zachód słońca, w ogóle zacznij wstawać wcześniej, to jest super. Przemebluj Twój pokój, masz w końcu więcej czasu, możesz zrobić nowe dekoracje, co tylko chcesz, działaj. Zrób samemu zdrowe lody w domu, dajcie mi znać, czy chcielibyście taki filmik na kanale, w którym pokazałabym przepisy na moje ulubione lody, które robię już od jakiegoś czasu i I'm obsessed. Chętnie coś takiego dla Was nagram, dajcie mi znać, czy jesteście zainteresowani. Oglądaj ulubione filmy. Czy może być coś prostszego i bardziej przyjemnego? W temacie oglądania obejrzyj raz jeszcze ulubiony serial. Dla mnie to jest DOC i przysięgam, oglądałam ten serial jakieś 12 razy i chyba znowu obejrzę, bo sobie właśnie o nim przypomniałam. To jest straszne. Za każdym razem, jak myślę o tym serialu, to muszę go później obejrzeć do końca. 4 sezony. Okej, możesz też obejrzeć nowy serial, na który brakowało Ci do tej pory czasu. Pojedź na przejażdżkę w fajne miejsce. Jeżeli masz prawo jazdy, tym lepiej. Jesteś niezależny, możesz dojechać wszędzie, natomiast jeżeli nie masz tego prawka, to pamiętaj, że możesz skorzystać z pociągu, autobusu itd. Zacznij prowadzić dziennik. To jest coś, co serio pomaga bardzo oczyścić myśli i no, polecam, tak? Spróbuj medytacji. Opanuj do perfekcji przepis na mrożoną kawę i zaserwuj ją swojej rodzinie, znajomym, chyba że ich nie masz, bo w sumie o tym jest ten filmik. Po prostu sama pij tą mrożoną kawę. Robienie dobrej, mrożonej kawy to jest naprawdę bardzo przydatna umiejętność. Pojedź w miejsce, którego nigdy wcześniej nie widziałaś w Twoim mieście. Wybierz się do najlepiej i najgorzej ocenianej restauracji w Twoim mieście. Jest dużo tego typu filmików na YouTubie. Sama lubię je oglądać i wydaje mi się, że to może być ciekawe doświadczenie. Naucz się jeździć na rolkach. Sama zrobiłam to w zeszłym roku i było super. Zbuduj loft na balkonie, tarasie, w ogrodzie i oglądaj gwiazdy. Zrób sesję zdjęciową przy zachodzie słońca. Super pomysł. Pojedź nad staw i nakarm kaczki. Serio, raz tak zrobiłam i chyba nie ma czynności bardziej uspokajającej i odstresowującej od karmienia kaczek. Zbuduj karmnik dla ptaków. Praca z drewnem zawsze odpręża i daje jakieś poczucie satysfakcji. Upiecz najpiękniejszy tort, jaki znajdziesz na Pinterestie. Spróbuj go odtworzyć, będziesz miała na pewno kupę śmiechu, frajdy, zabawy. Nieważne, czy wyjdzie, czy nie, ale na pewno będzie śmiesznie. Naucz się wykonywać makijaż perfekcyjnie dobrany do Twojego typu urody. Idź samemu do kina, bo czemu nie? Masz dużo czasu, więc spróbuj stworzyć genealogiczne drzewo dla Twojej rodziny. Wiem, że jest dużo stron, które w tym pomagają, dużo organizacji, także poczytaj i myślę, że to będzie fajna opcja nie tylko dla Ciebie, ale dla Twoich rodziców. Na przykład możesz im zrobić taki prezent śmiało. Rzuć palenie. Zaplanuj już teraz swoje przyszłe wakacyjne wyjazdy. Spędź całą noc w ogrodzie, na balkonie lub na tarasie, po prostu na zewnątrz. Zrób jakieś ubraniowe DIY, to jest zawsze fajny pomysł. Zetnij włosy, tak, zrób to w domu, sama. Najlepiej tępymi nożyczkami. Nie, żartuję, to jest coś, co ja praktykuję, ale nie róbcie tak, kupcie nożyczki, takie w drogerii do obcinania włosów i śmiało działajcie. Zapisz się na taniec, zacznij się rozciągać. Gdzieś kiedyś czytałam, że takie pół roku rozciągania systematycznego sprawia, że jesteśmy w stanie zrobić szpagat. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby zacząć to robić. Zrób samodzielnie pizzę. Mam zarąbisty przepis na pizzę, także może jeżeli będziecie zainteresowani, to piszcie na Instagramie i Wam podeślę, bo jest sztos. idź do second handu, no tego nie mogło tutaj zabraknąć, tak? I ostatni punkt, przerób stare ubrania, na pewno w Twojej szafie znajdziesz mnóstwo rzeczy, w których już z jakiegoś powodu nie chodzisz, a być może będziesz w stanie dać im drugie życie. No dobrze, kochani, to już wszystkie rzeczy, które udało mi się wymyślić do samodzielnego robienia w domu czy poza domem podczas wakacji. Dajcie mi znać, co ewentualnie dołożylibyście do tej listy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Odsyłam Was też na Instagrama. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!